odstawili AWP na my. Możemy przenosić się na mapę Demiraż. Virtus Pro kontra North Mapa Demiraż, mecz o awans. No i oczywiście wszystkie twarze polskich kibiców skierowane właśnie na ten mecz. Zobaczmy, jak zaczniemy na North, jak przygotowaliśmy się pod tę ekipę. Zatem na razie Snacks i Biały na bombsite A, Pasza standardowo w oknie, na bombsite B, dwójka zawodników Taz i Neo, oni wczoraj na gamie zaczęli nam fragowanie i to będzie wejście na bombsite B, już czwórka zawodników jest tutaj gotowa, tylko defensywnie Magic Boy, wcelowany Neo, tutaj ciekawa pułapka, Neo i Taz, to może być okazja, żeby zaskoczyć w pierwszej już rundzie, no i terroryści będą gotowi do wjazdu, Neo z pierwszym fragiem teraz ucieka i teraz wszystko w rękach Taza, fraguj Taz, bo będą te fragi potrzebne, Taz jeszcze spokojnie czeka, teraz powinien kliknąć Taz, teraz po raz pierwszy, już na ławeczce konflikt, Taz ma kłopoty. Oj, nie może trafić w końcu, Pasza pomaga. W ostatnim momencie Pasza po raz kolejny. Już tylko Magic Boy, który jest daleko, daleko od akcji. On dopiero teraz zachodzi od gali. A zatem rewelacyjna runda, Neo świetnie. Taz, ale przede wszystkim Pasza, który zrotował, który pomógł w tym trudnym momencie. No i Magic Boy musi sobie radzić sam w klaczu 1-3. To ustawienie Polaków było naprawdę fenomenalne i teraz Magisk podchodzi coraz bliżej bombside'u. Jeszcze minuta na podziałanie, ale bomba leży na ziemi. Nie będzie możliwości podniesienia, ponieważ Pasza teraz z ostatnim fragiem tej rundy. No i możemy wrócić do tego, co wydarzyło się przecież na samym początku, tam gdzie ustawiony był Taz i Neo. Na początku Neo skupił całą uwagę na sobie, ale jeszcze uciekając, był w stanie trafić jedną głowę. Później, kiedy zawodnicy North skakiwali do bombside'u, myśleli tylko o tym, żeby to właśnie jego powstrzymać. I dzięki temu Taz miał tutaj taką relatywnie łatwą sytuację. Konfiga w plecy, ale to jednak MSL był pierwszy trafiony i to też bardzo wybiło z rytmu zawodników North, którzy chcieli już podkładać bombę. No i na szczęście tam pojawił się Pasza, który uratował sytuację. Rozpoczynamy bardzo dobrze. Brawo, brawo, brawo dla Jarka Paszy, bo był potrzebny w tych trudnych chwilach. Taz zdobył frag, ale później nie było mu łatwo trafić. Nawet do końca nie wiedział, w kogo strzelać. W tym momencie wyskoczył Pasza, żeby pomóc, kiedy odwróceni byli terroryści. A ci znowu atakują bombsite B. Tutaj za chwilę będzie musiał uważać Taz. Lecą smoki, żeby odciąć zawodnika na gali. Ale na szczęście wraca na bombsite Neo, zatem będzie mógł Tazowi pomóc. Ten chowa się sprytnie za smokiem, ale dobrze Izzy. Z pierwszym fragiem już on, Neo z jednym trafieniem, ale to wciąż mało. A Neo jest obity, także musi tu skapitulować. Chciał wyskoczyć Pasza, ale wie, że w takiej sytuacji lepiej zachować tę broń, a przede wszystkim zachować życie. Z trudem Pasza zdobywa kolejnego fraga w tej rundzie i 3-3 będziemy odbijali. Zamiana broni. Biały będzie grał z M4, a Pasza z UMP. Także ten zawodnik, który ma 100 HP, będzie mógł tutaj walczyć. Tymczasem już od gali Snacks czeka cały czas na lodówce zawodnik terrorystów. Frag dla Magiska, trafiony Pasza, asysta u Konfiga, ale Biały rzut powiedział. Biały po raz kolejny, no 1-1. Cajun Mi kontra Biały. Kto ten pojedynek wygra? Biały coraz bliżej. Biały kontra Kon. Cajun Mi jest runda, więc Biały daje sobie radę, 3 fragi Białego przy tym odbiciu, więc ta zamiana broni to był rewelacyjny pomysł. Biały jako ten aimer z M4 tutaj mógł zrobić robotę. No i już myślałem, że Cajun Mi za tej ławeczki będzie w stanie bronić się, będzie w stanie wypunktować tego teka, strajfując lewo-prawo, ale nie z Białym takie numery. Biały z klaczem, 1-1, daje sobie radę i mamy to, 2-0 dla Virtus Pro. I przede wszystkim bardzo dobra zamiana bronią, żeby ten zawodnik, który ma pełen pasek życia, był w stanie dalej dysponować lepszą. No i jeszcze Snacks, ten, który wbiegał do bombside'u od shorta, on był w stanie troszkę zaskoczyć, troszkę rozkojarzyć North i to przecież on miał Diffuse Kita, ale jednak zawczasu bardzo szybko poradził sobie Biały z ostatnim przeciwnikiem i dzięki temu nawet ten Diffuse Kit nie był potrzebny. Dzięki temu drugi punkt już trafia na korzyść Polaków. No i North z racji na tą podłożoną bombę, a w zasadzie i tak teraz rozegrali Beko, a ta podłożona bomba daje im $800 więcej, ale to dopiero w następnej rundzie się przyda. No i teraz gracze North we dwójkę ustawieni w okolicach bombsite'u A. Tam też z bombą jest Cajun B. Do pomocy będzie AZ od pałacu. Natomiast pozostali gracze North będą próbowali wderzyć się konektorem. To będzie dobre wejście. Na pewno jeżeli chodzi o pozycję, mogą zyskać przewagę. No ale tutaj liczymy, że znowu zadziałają bronie. No i przede wszystkim Pasza teraz dobrze schowany na dżungli. Przede wszystkim też to jest Biały. No i Snacks, taka trójka zawodników, którzy mają oko na bombsite'ie A. Tak, tutaj Biały ustawiony na etykiecie, na daleko z M4, żeby unikać się tych pistoletów drużyny terrorystów. Jeszcze Pasza przy oknie, przy dżungli, on tutaj pilnuje, żeby nikt nie wskoczył. No i sprytnie też ustawiony na kanapce Snacks. Wie, że w tej rundzie Mołotow na niego nie poleci, więc spokojnie może się chować. Biały już namierzył rywala, ale Izzy jednak wypunktował. Snacks zaskoczony, no i przewaga po stronie terrorystów. Tu chciał plantować bombę na standardzie zawodnik Tero, ale nic z tego. Chowa się za palącymi Cajun Beats, skanuje Pasza, ale nic nie trafi Jarek. Niestety tracimy też Neo, no i przewaga 5-3 już nie. Taz na szczęście. No i teraz musimy przystąpić do odbicia, ale te rundy już są trudne od samego początku. Przed momentem ten Force wygrany ledwo w sytuacji 1-1 Biały. Teraz musimy odbijać w sytuacji 3-4. Tu ładnie wychylał Izzy. Zabrakło coveru ze strony Białego. Mamy defuse u Białego, mamy defuse u Taza. Nie mamy żadnych granatów i to jest duży problem. Chowają się terroryści. Mądrze czekają do samego końca. Fejkuje bronię bomby. Biały teraz powinien być frag dla Taza, ale jest odpowiedź od Magiska. No i ta sytuacja 1-3. W tej sytuacji Taz już nie ma szans. Musi uciekać i zachować broń. A zatem pierwsza runda dla North już jest. Niestety przegrywamy.
tę rundę eko drużyny North. Oni podjechali na bombset, a przede wszystkim zabrakło fraga od Snaxa, który był ustawiony na kanapce, ale Izzy trafił go z P250, być może wychylił się Snax i to się dla niego skończyło fatalnie, a zatem 1-2, North wygrywa pierwszą rundę. Tutaj ewidentnie pozycyjnie zaskoczyła drużyna duńska, kiedy atakowali od konektora, kiedy atakowali od rampy, no nie było w zasadzie jak na pierwszy ogień wyeliminować przeciwników. No i też Pasza, który zginął, on miał smoka, on miał granaty, tylko kiedy zginął, chyba tylko flash z niego wypadł, więc nie było możliwości podniesienia smoka, nie było możliwości rozbrajania tej bomby, no ale jeszcze spokojnie, jeszcze tazem czwórką, Pasza ze scoutem, Snax, Famas u niego, a biały Neo z pistoletami, jeden Desert Eagle, jeden P250 i będzie próba ze skrótu ze scout Snaxa. Tutaj już na środku jest obijany IZ. Ależ teraz reakcja Snaxa, Taz jeszcze na blisko, ale Cajun Beast odpowiedział. A zatem 3-3, podniesie jednak broń biały. On już z Famasem potrzebuje broni Neo, ten jednak daleko, daleko od tej całej akcji. Biały wraca na bombset, a bojąc się, że tutaj ktoś może wychylić, sprawdza pochylnie. Biały tutaj już wyskakuje, nie widział konfiga, a może jednak nie. Biały niestety zaskoczony. Tam natomiast konfig zobaczył kątem oka skracającego zawodnika CT. No i to jest ten frag numer 3 dla terrorystów w tej rundzie. Jeszcze Neo i Pasza biceps, Pasza ze scoutem, tylko defensywnie daleko, daleko od akcji. Od Gali już podchodzi Neo, wiedząc gdzie będzie karabin, no i podnosi Akacza Filip. Teraz potrzebujemy fragu właśnie od niego. Spalony konektor, tu wychyla powolutku Neo. Terroryści już w bombsite, ale bomba będzie plantowana na standardzie, także tu na pewno można by broić. Mamy defuzą Neo, mamy też flesza i smoka u niego, także ta runda jeszcze nie jest przegrana. Na pewno będziemy próbować odbijać, chociaż jeszcze nie będziemy próbować. Jednak wycofuje już Pasza, wycofuje już Neo, a zatem zachowujemy broń, no i to będzie 2-2, także początek, te dwie rundy dla Virtus.pro, ale później odpowiedź od North. No i przede wszystkim możemy się cieszyć, że biały wygrał tamtą rundę. No tu jeszcze podniesiona nam czwórka po poległym batazie. No ale 2-2 na pewno będzie. Nasi zachowują broń, ale pozostali będą musieli grać eko. Snax zdobył fraga, Taz też, także oni zarobili troszkę pieniędzy, ale to będzie za mało na to, żeby grać. Muszą zadowolić się tą AK-47, M4, tym bardziej, że właśnie w następnej rundzie będzie wyjątkowo ciężko zapewnić dobry ekwipunek. To będzie druga runda przegrana przez Virtus.pro, to oznacza $1900 dopisane do ich konta. Taki właśnie status finansowy ma teraz biały. Zobaczmy, czy cokolwiek dokupią. No teraz chyba nie ma sensu, teraz nie ma tej potrzeby, bo przecież można jeszcze jedną rundę zagrać bezpiecznie, w następnej zagrać fulla, kiedy North zdobędzie już trzeci punkt. No ale teraz jakiekolwiek zakupy to będzie ryzyko. To będzie ryzyko oddania nie jednego, a większej ilości punktów. Może nawet dwóch po stronie Terro cały czas. Cajun za WP-ą. I on może być niebezpieczny, jeżeli się rozkręci, bo Cajuna znamy właśnie z takich bardzo dobrych zagrywek ze snajperką. A wczoraj zagrał bardzo dobre spotkanie Cajun B, także musimy na niego uważać, tym bardziej jak się zawupą rozkręci. No i już na pochylnie Cajun B będzie wychylał, tutaj biały na blisko, wychyla powolutku Cajun B, biały przed szansą. No bija delikatnie, Cajuna ten wychyla z pistoletem, za nim, za ciosem idą koledzy. Frag dla Neo zakacza, tutaj Snax tylko z USP-kiem jednak, biały chowa się pod balkonem. Już na niego wychylają terroryści, musi uważać biały, rzucony młotow pod niego, ale zdąży biały wycofać na szczęście na standard. Przewagę wciąż mają zawodnicy Virtus.pro, Pasza zrotował z M4-ką. Ta M4-ka może być tutaj kluczowa, tam na szczęście w smoku nie wypatrzył naszego gracza Cajun B, który był celowany, tylko czekał na taki błąd. Ale nic z tego. Nie wiem, jakim cudem żyje jeszcze biały. Snax też już podnosi Akacza, zatem jest 5-4, no i nasi mają 3 karabiny. Famas u Neo, M4 u Paszy i Snax z Akaczem. No i terroryści wycofują, ale widzimy, gdzie ustawiony jest Neo. On skrócił bardzo agresywnie bombset B, on stoi już przy tym telewizorze, także tu, gdyby rotowali terroryści, to Neo będzie wiedział wszystko. Powolutku, powolutku do niego terroryści podchodzą. Neo tu musi zdobyć minimum jednego fraga. No i na pewno będą mogli rotować jego koledzy. Zobaczmy, Neo z jednym fragiem, tu jeszcze Cajun B atakują terroryści. Jeszcze trafił głowę Magiskowi. On ma tylko 18 HP, to była dobra runda Neo, bo przewaga podtrzymana, na tym bardziej teraz, kiedy biały w końcu wychylił na konfiga. Tam trafił z P250 prosto w głowę. No i na tym forsie Virtusi walczą. Znaczy właściwie nawet nie forsie, na eko, bo przecież Snax zostawia sobie pieniądze, podobnie biały. On już za kaczem. No i Cajun B i Maris Boy, obaj obici, atakują bombsite A. Tutaj białe, tutaj Pasza. Teraz najważniejsze, żeby nie wychylać się pojedynczo, żeby nie wychylać indywidualnie. Jeszcze biały przygotowany z jakimś mołotowym na balkon, poczeka na to wyjście. Wychyli się za chwilę Jarek Pasza ze schodów. Tu może być wcelowany Maris Boy, no i zobaczmy. Wcelowany Cajun B, ale biały sobie radzi znakomicie. To jeszcze Maris Boy, ale Pasza biceps pomaga w idealnym momencie. Jest runda na 3-2. Piąteczki przybite. Poklepał też Kubę Neo po ramieniu, za tego fraga na środku, który się bardzo przydał, bo Snax mógł pójść po Akacza. A zatem jest runda dla Virtus.pro na 3-2. No właśnie, i też biały, mimo że nie zabił na samym początku,
przeciwnika miał bardzo dużą rolę w tej rundzie, bo tam wychodził Cajun, a on został trafiony w głowę, od razu snajper musiał się wycofać i nie mogli tak szybko zaatakować North, nie mogli przejąć przewagi i dzięki temu właśnie Virtus Pro wygrywa w najmniej spodziewanym momencie, kiedy powinni odkładać. No teraz tak naprawdę nie zdziwilibyśmy się, gdyby to był wynik 2-3 na korzyść North. No jednak to Polacy już ten trzeci punkt zyskują, nie oddają prowadzenia. No i już widzimy Paszę, który za tymi smokami pod osłoną granatów dymnych będzie próbował wyciągać przeciwników. Tutaj też dorzucony Mołotow, ale on chyba od razu zgaszony przez smoka. No i Pasza już wykorzystuje swoją pozycję w świetny sposób. A mówiliśmy o tym już nie raz, że Pasza naprawdę jest w dobrej formie ze snajperki. Ostatnio przeżywa drugą młodość, a może trzecią czy czwartą. No ale na pewno ważny ten frag na początku. Terroryści grają tutaj Forsa, kupione AK-cze. Teraz 3 w rękach terrorystów. Jeden tech Izego, kilka flashów jest, są mołotowy. Tylko jeden smoke po stronie Izego, więc tu będzie ciężko się odcinać zawodnikom terrorystów. Rzuci na razie jednak smoke na konektor. Tutaj Taz, to Slanks oczywiście przy konekcie chyba chce wycofać. Dorzuca flasha na mida, ale nikt nie będzie na razie wychylał. A więc spokojnie na się czekają. Odpuszczamy mida, oddajemy go terrorystom. Wiedząc, że już tam musieli być zawodnicy North, ale to jest przewaga dla nas, więc to jest najważniejsze. Jeszcze na galię przeskakiwał Neo, to Snacks w smoku. Chciałby chyba coś wykombinować. Ja zawsze lubię oglądać jego grę, kiedy podchodzi agresywnie w smokach, kiedy chowa się, kiedy się czai. No i być może za chwilę zrobić coś niekonwencjonalnego Snacks. Tutaj jakby spodziewał się tego Cajun, mi poleciał flash, ale chyba nie tak miało być. Chociaż Snacks namierzył tam rywala. O, jeszcze musiał uciekać, bo od piwnicy Maris Boy wycofa się Snacks. Tu Cajun mi na blisko. Snacks jednak nie boi się grać agresywny. No i Snacks prosto w głowę. A tu jeszcze Jarek Pasza z okna wychyla w dobrym momencie, więc dominacja środka po stronie Virtus Pro. No tego po stronie Virtus Pro mi brakowało na mirażu w ostatnich miesiącach, żeby się nie bali atakować tego mida po fleszach, żeby sprawdzali sobie pozycję. Jeden frag dla Magiska, ale tu widzimy już, gdzie jest Taz. On skrócił bombsite B. Podniesiona jeszcze snajperka chyba przez Snacksa. Zabiera ją, a Taz spokojnie na plecach czyści. 4-2 dla Virtus Pro. Oczywiście przegraliśmy tę rundę eko przeciwnika, no ale to był tylko wypadek przy pracy. Widzimy, jak jesteśmy przygotowani na miraża. Bardzo dobry skrót na środek, świetny frag Snacksa. Pomógł Pasza w dobrym momencie. No i jest runda numer 4 dla nas. Ten pozornie odpuszczony środek wcale nie był taki odpuszczony. On był dobrze kontrolowany. Przecież był Snacks na konektorze, był Neo na shorcie, no i Pasza, mimo że był wycofany troszkę w tym oknie, patrzył również shorta, a Snacks nie bał się wychylić do przeciwników, mimo że go zobaczyli, mimo że mógł uciekać, mógł próbować, chciał podjąć walkę, no i ta walka teraz się opłaciła, bo zdobywa fraga, na razie u niego tylko 2 zabicia, no ale zaraz to może być czynnik, który spowoduje, że Snacks poczuje w sobie tą bestię i że zacznie naprawdę rozkręcać się. Teraz Pasza na środku z pierwszym fragiem, ale Snacks, właśnie takich fragów mu było trzeba. Teraz 3 zabicia dla niego, Magisk, jaki jedyny z odpowiedzią i Snacks, 4 zabicie, to właśnie będzie tego krakowskiego dzika ciągnęło do góry. Znakomity Mołotow na dywany, tutaj zrobili to, co było trzeba. I zobaczmy może jeszcze raz na tę akcję. Nie, to, tak, za chwilę może zobaczymy powtórkę. Chociaż spowa zawodnika, no, którego akurat szybko wyeliminował Snacks, zatem runda dla Virtus Pro na 5-2. A tutaj udało się, o, teraz może zobaczymy powtórkę jeszcze raz od Snacksa? Czy nie? Może tak? O, jest Snacks. Zobaczmy, jaki Mołotow rzucony przez Snacksa. No tutaj znakomicie dowyczył Snacks. Spodziewał się wejścia na bombsite. A, no i się udało na szczęście. A więc 5-2. No i już na fullu terroryści. Tu Mołotow do konekta, żeby tam nie mógł wychylać Pasza, bo przecież 2 rundy temu właśnie z tej pozycji zdobył entry Fenaga, który dał nam przewagę. No i teraz spokojnie ekipa North podchodzą pod środek i za chwilę po fleszach dopiero będą wychylać, żeby ten środek przejąć. Tym razem Jarek Pasza na Galia, Neo w drabinkowym, także troszeczkę inne ustawienie po stronie antyterrorystów. Snacks przez tego smoka wychodzi, dość ryzykownie Snacks, ale to się opłaciło. 2 fragi dla Snacksa i jeszcze Pasza z Gali. Wydawało się, że już przewaga po stronie North i będzie ciężko nam tę rundę ugrać, a to proszę bardzo, nagle w ciągu ułamkę sekundy nasi całkowicie odwracają tę rundę na naszą korzyść i to jest 3-1. Cajun mi trafia, ale jest bardzo bity przez białego. No i na bombsite, a Cajun mi nie ma czego szukać, bo bomba leży na środku, a tę bombę mają nasi. Teraz jeszcze będzie próbował Pasza, nietrafiony strzał, wycofuje, no i Pasza po raz kolejny. Proszę bardzo, ze snajperki radzi sobie naprawdę finezyjnie. Ten pierwszy strzał oddany na ślepo, ale drugi, kiedy już widział przeciwnika, oczywiście trafiony. No i Snacks rozpędził się w tej poprzedniej rundzie. Co z tego, że to były fragi na oko, kiedy teraz, kiedy dostał możliwości, zabija również na fullu i to takie ważne fragi, no bo przecież to właśnie on zamienił ten deficyt zawodników na korzyść. Najpierw Virtusi przegrywali jednym zawodnikiem, później prowadzili właśnie po tych fragach. No i znowu rozbity atak środkiem przez North. Tak jak wcześniej North nauczyło się, że Virtusi bardziej wycofują się z tego środka. Grają shortem, grają konektorem. Tak, teraz bardziej pewni siebie podeszli na midzie. I to była runda, w której po prostu zagubili się Duńczycy.
To mówiłem wcześniej, że czekam na takie zagrywki ze strony Snaksa, jak i właśnie wychylanie przez Smoke, jakieś takie niekonwencjonalne zagranie, tak jak teraz. Wyszedł przez Smoke'a, sprawdził piwnicę, a później wstelował się w Gale i te dwa fragi wpadły z dużą łatwością. Terroryści od razu skierowali celownik na niego, a tam już był Jarek Pasza z Gale, który osłaniał partnera. Także znowu kontrola mida po stronie Virtus Pro. Widzimy, że Virtusi mimo wszystko tego mida nie chcą odpuszczać. Wpadł jeden frag, trafiony został chyba Neo, ale co z tego, z kolei mieliśmy naszego Snaksa Dzika, mieliśmy Paszę, który no, ostatnio współpracuje rewelacyjnie ze swoimi partnerami. Tak było chociażby na Keszu, przecież tam rewelacyjnie się układała jego współpraca z Białym, rewelacyjnie się układała współpraca na treningach. Na początku z Gambit, a tutaj spokojnie Wiktor wychyla na dywanach. Tu oczywiście runda Echo po stronie Tero, ale przewaga jest taka, że raczej spokojnie powinniśmy tę rundę ugrać, chociaż Izzy z Diglem wychyla na bombsite, a tu jeszcze Biały poczeka. Nie mógł teraz trafić Biały, aż wściekły musi być Biały, bo Cage'em ma tylko 4 HP, ale bomba leży daleko, a Snaks w końcu pomaga. Izzy jednak na blisko, wychyli się za chwilę Biały, żeby wesprzeć partnera, no i powinien dokończyć jednak Snaks, bo to Biały daje się zabić. Mamy 1-7-2, ale runda Echo całkiem niezła. Dwa fragi zdobyte, dwie bronie zabrane. No i teraz prosi chyba Nord o przerwę, o pauzę, żeby porozmawiać sobie o tym, co się dzieje. Tutaj wystawała lufa Konfigowi. No, te lufy ostatnio ludziom wystają, że teraz ta spokojnie mógł to dokończyć. 7-2 dla Virtus Pro. No i teraz pauza taktyczna po stronie duńskiej formacji Nord. I to było bardzo mądre znowu, co tutaj robili Polacy. Każde wychylenie po pop flashu, po jakiejś pomocy od kolegi, tak żeby nie ryzykować samotnie, tak żeby nie ryzykować utraty broni, a właśnie taką rundę raz Nord wygrało i to kosztowało tak naprawdę 2 punkty, aż oddane Polaków. No tym razem nie dali się zaskoczyć, tym razem nie pozwolili i zobaczymy, co mają zaplanowane na rundę numer 10, bo teraz Nord z kolejnym fullem, znowu Cajun za WP będzie zagrywał, także teraz mogą się jakoś odwdzięczyć zawodnicy Nord za te utracone punkty. Jeszcze nie widzimy, jaką broń będzie miał Teas. Pewnie gdzieś leży na ziemi karabin, który za chwilkę podniesie. No a WP cały czas w rękach Paszy i też dobry znak. Bardzo dużo pieniędzy zbierają Polacy. Już teraz prawie 10 tysięcy Teas i Pasza. No i w tym momencie Nord chyba się nie spodziewało takiego oporu. Przecież już do meczu wrócili, wygrali rundę Echo. Wydawało się, że Nord tutaj może zacząć cisnąć, a tu jednak Virtusi pokazują, jak są przygotowani na Mirażu. Tę mapę na pewno dużo grali w przygotowanie do tego Majora, ale tym razem to Cajun B i spółka. Teraz to oni robią sobie przewagę. 4-3. Ważne, że tego jednego fraga udało się ukąsić. A Konfig oczywiście jest dobity. No i teraz będzie powrót na bombsite B, ale tu widzimy, jak ustawiony jest Taz. On jest od Gali, a Pasza już za WP-ą. Zatem powinniśmy spodziewać się tego ataku. Zostawiony sam Biały na bombsite, a no teraz ufają Jarkowi Pasze, że w razie czego, jeżeli terroryści będą wychylać, to właśnie tam Jarek Pasza zdobędzie fraga. Wychyla się Pasza. Oj, tutaj niecelny strzał. Szkoda, bo takiego fraga mógłby Pasza zdobyć. Nawet dwa chyba mogły być takim strzałem. Oj, tak, to by się na pewno w takiej rundzie przydało, żeby zyskać przewagę. Wycofuje Jarek Pasza, ale terroryści też już nie chcą tu wjeżdżać. Już się boją Jarka Paszy. Wiedzą, że snajpera wychylać w takiej sytuacji mogłoby być ciężko. Już rotacja po stronie terrorystów, nie słyszą chyba tego nasi. Biały zostaje sam na bombsite, a defensywnie od respa, chociaż już skraca Pasza na środek. Tam za chwilę będzie mógł wracać do kolegów na bombsite, a no i to będzie wejście na bombsite, a z pewnością 40 sekund na łoku i do terroryści, bojąc się, że ktoś mógł skrócić mida i żeby słyszałby wtedy kroki. Zatem powolutku, po cichutku zawodnicy zdani, ale tego czasu jest coraz mniej. Gdyby tam udało się chociaż kogoś zestrzelić, żeby zestrzelić zawodnika plątującego paczkę, to może wtedy tutaj można by poszukać szansy. Jest Taz na bombsite B, on tutaj jest w tym momencie sam, bardzo blisko niego Cajun B. Wraca jednak Pasza do partnera, więc teraz właśnie dwójka naszych na bombsite A, który jest atakowany. Tu jednak Pasza chyba dostał cynk od Cajuna, od Taza, że Cajun B gdzieś tam się może czaić, że to będzie wejście na bombsite B, no ale nic z tego. Poleciał flash na bombsite A, tutaj Biały wciąż czeka. 9 sekund do końca, mało czasu. No i plant chyba na standardzie, teraz to będzie szansa dla Białego. Zasmokowany, szkoda, że nie skanuje, bo takim jednym strzałem celnym mógłby przecież Konfiga zabić. Konfig nie miał tutaj HP, on miał 28 i on plantował paczkę. Gdyby tylko jednym celnym strzałem popisał się Biały, to wygralibyśmy tę rundę, bo nie mieli czasu terroryści. No ale ginie ta z nebą, słuchajcie, Beno, i w tej sytuacji chyba musimy uznać wyższość Duńczyków. Oj, szkoda mi Białego, że nie strzelał tutaj przez tego Smoka, bo gdyby skanował Biały, to jakąkolwiek kulką by trafił. No i właśnie, no i nie mieliby czasu zawodnicy Nord. Takim jednym skanem Biały by wygrał dla nas rundę, ale nie chciał swojej pozycji zdradzić. No i niestety, rundę tracimy, Pasza bicep tylko ze snajperką, ale on na pewno będzie starał się ją zachować. Jeszcze zginął Biały, oczywiście pieniądze mamy, możemy spokojnie grać na fullu, no i nie ma co się załamywać, że przegrywamy trzecią rundę po stronie antyterrorystów, bo to wciąż jest wynik dla nas korzystny. No, terroryści we czterech przeżyli, więc też na pewno cieszą się z tego, że tylko jeden gracz zginął w tej rundzie, bo przewaga, bo teraz tych pieniędzy będą zbierali coraz więcej. Ale oczywiście przewaga wciąż jest po naszej stronie. No i Cajun tak naprawdę dużo zrobił w tej rundzie, no bo ten samotnie podchodząc, kiedy po drugiej stronie chyba czekał Taz, no był w stanie jeszcze na sekundkę zmusić jednego kolegę do rotacji i przez to nie byli w stanie się ustawić w bombsite, a antyterroryści no tak naprawdę nie mieli w ogóle szansy, żeby tam walczyć. Nie podjęli tej walki, to jest najsmutniejsze, ponieważ nie widzieli, że tam jest skierowany atak.
Teraz zobaczmy, co zrobią, bo to może być runda, która spowoduje, że North za chwilkę będzie musiał wydać na nowo wszystkie finanse i że na nowo rozpoczną tą swoją podróż ze zbieraniem pieniędzy. Snax już coś skanuje to na środku, ale tam chyba oberwał MSL, no i biało odważnie! Niepotrzebnie jednak, bo Config i Magisk wykorzystują. Zabrakło tam może flasza na pochylnie, ginie też Snax, a więc teraz przejmują inicjatywę zawodnicy terrorystów. Jeszcze od Respa jeden z naszych, ale tam wyciągnięty pasza przez Keijuna Bino. Teraz się rozkręcają zawodnicy North. To jest to najgorsze, co się może przytrafić. Oglądaliśmy już jedno spotkanie North na Mirażu, gdzie przegrywali 1-7, to było z Pentą, a wtedy rozpętało się piekło, bo North zaczęło rundę wygrywać i to był duży kłopot. Nasi tych pieniędzy już dużo nie mają, chociaż pasza widzę 10 tysięcy. Taz 5700, także wypadałoby broń zachować i wtedy możemy grać na fullu. Jeszcze Taz jakiegoś exit fraga zdołał zdobyć. Przydałoby się kolejna, ale z drugiej strony też ta broń się przyda, także lepiej, żeby Taz wycofał, żeby broń zachował, żebyśmy znowu mogli zagrać na fullu. I na pewno cieszy też fakt, że tutaj mamy tych pieniędzy dużo, że te rundy, które wygrywaliśmy, to raczej wygrywaliśmy bez większych problemów, z przewagą kilku zawodników i dzięki temu znowu możemy grać, mimo tego, że przegrywamy już dwie rundy z rzędu. A zatem będzie 7-4, no i teraz to będzie ważny moment tego meczu po stronie CT dla Virtus Pro. Dobrze byłoby znowu rundę wygrać. Troszeczkę zmienili też styl gry zawodnicy North, bo teraz podeszli pod bombsite A agresywnie, zaatakowali białego. Zabrakło tego jednego flesza, żeby miały mógł tam wychylać. Ale był pewny biały, że tam nikogo nie będzie. No właśnie, bo to jest taka pierwsza runda, gdzie North podchodzi tak agresywnie pod pochylnie, dlatego zaskoczony biały. No i na takie rzeczy musimy uważać, na takie zagrywki. Musimy mieć przygotowaną zawsze, musimy mieć przygotowane zawsze takie plany B. A co jeżeli ktoś tam stoi? Czy biały zdobędzie fraga? No jeżeli ktoś tam był wcelowany, to jednak terroryści mieli przewagę. Także przydałby się flash, ale to na pewno już sobie będą uwzględniali zawodnicy Virtus Pro podczas tej przerwy, o którą poprosili. Taktyczna przerwa po stronie Virtus Pro numer 1 w tym meczu. Dotychczas North grało bardziej środkiem, tam wysłali po dwóch, trzech zawodników, tym razem tylko MSL był tam ustawiony. No i Snax w sumie nie wiemy, czy go zauważył, bo był obity MSL przez chwilę, nawet później Taz wykorzystał to, zabijając go, kiedy ten uciekał midem. A teraz już czekamy na zakupy, te mogą się pojawić, no bo pasza, 11 tysięcy dolarów na jego koncie, więc przekaże nawet dwie M4 Snaxowi i Białemu. Ci będą mogli dzięki temu jeszcze dokupić sobie kewlary, będą dla nich pełne zestawy granatów. Także tutaj nie ma czego się bać, jeżeli chodzi o ekwipunek po stronie Virtus Pro, w tej rundzie jeszcze, no bo jeżeli teraz kolejna zostanie przegrana, to będzie trzeci punkt oddany North z rzędu i tym samym piąty w tym spotkaniu. I więc powoli wtedy North może zyskiwać taki bezpieczny wynik, taki, który pozwoli im walczyć dzielnie w drugiej połowie. I daje jakiś zapas, teraz pasza niecelnie, ale jest Snax, który odpowiada i też zauważona bomba. Snax w konekcie, on tutaj te fragi robi, on tutaj robi różnicę. Na pewno na tej pozycji czuje się znakomicie Snax i robi tutaj robotę dla naszego zespołu, ale teraz Config przez tego smoka chyba gdzieś wypatrzył głowę Snaxa, nie wiem jak, nie wiem gdzie, bo ja tu nic nie widziałem, szkoda Neo, że nie udało się zrefragować. No i teraz, kiedy wcelowany już był Config, woli zrezygnować Neo, ginie biały. No i znowu ten mecz nam zaczyna uciekać, podobnie jak z Gambit, bo wtedy też mieliśmy przewagę. Wydawało się, że wszystko jest na odpowiednim torze, ale w tych trudnych momentach Virtusi sobie nie radzą. Jest 7-4, ale przewaga 4-2 i tutaj potrzebowalibyśmy bohatera, może Neo nie raz z pewnością ratował swój zespół. I nie raz z pewnością robił to na drużynę North. To pamiętny ten klacz 1-5 Neo wygrany w ostatniej rundzie na overpassie. Ale tu terroryści coraz bliżej. Mają Akacze, mają WP, Juna B, mają smoki, flesze. Także tu będzie Filipowi ciężko cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że rotuje jeszcze z tego bombsite'u, być może po to, żeby zachować broń, a żeby już odpuścić, skoro terroryści są tak blisko. Cały czas na bombsite'cie B stoi Taz. No ale tutaj w tej sytuacji nic z tego nie będzie. Tu proszę bardzo, nagle nam się pojawi IZ w naszej drużynie. No może IZ nam pomoże, jakby tak postrzelał w plecy swoich kolegów. No, ale raczej szanse na to małe. No zobaczmy, jeszcze Neo od Connecta za chwilę będzie wychylał, bo ma plantowana na drugim standardzie chyba nawet, więc gdyby tu wychylił Neo od Connecta, to może zdobyłby fraga. No ale oczywiście Neo nie widział tego, co my odpuścił już bombsite, a zatem zachowanie broni to jest chyba jedyna możliwa opcja. Jasne, to zazwyczaj wydaje się takie łatwe, takie proste z naszej perspektywy, kiedy widzimy prześwietlenie, kiedy widzimy na X-rayu przeciwników. No ale tym razem ta runda rzeczywiście nie była taka łatwa. No i Neo i Taz lepiej, żeby uciekali. Lepiej, żeby jeszcze dalej ustawił się Neo, bo ten nawet może zostać jeszcze dotknięty przez wybuch bomby. No i teraz będą wycofywali się również konektorem zawodnicy Terro. AZ będzie zauważony. Tutaj jest również Config, ale jeszcze bezpiecznie nie dotrzał w Neo dopiero teraz. Jeszcze szansa, frag na Magisku. No i w międzyczasie Taz zabity może zostać dojechany jeszcze przez Configa Neo. Także niestety nie uda się tej broni zachować, a to pozwoliłoby zagrać fulla w następnej rundzie.
No przed tym meczem mieli problemy z konfigami zawodnicy Virtus Pro. Teraz niestety podczas meczu mają problem z konfigiem, który tutaj wjeżdża na Neo, jeszcze nie daje zachować broni. No i teraz szykuje nam się runda eko, chociaż 6000 ma Tazon, tutaj nawet mógłby zagrać z jakąś bronią. No możemy zagrać do 2000 tak naprawdę, bo tych pieniędzy już dostajemy więcej, to są 3 rundy przegrane teraz z rzędu. Zatem za chwilę dostaniemy za rundę 2900, także tutaj do 2000 można by zagrać teoretycznie. Zobaczymy, co wymyśli ekipa Virtus Pro w tej przerwie taktycznej. Widzą, że ten mecz im ucieka. Mieli przewagę. Wszystko było tutaj pod kontrolą. 7-2 prowadziliśmy przecież. Teraz 3 rundy przegrane z rzędu i ten wynik już nie taki kolorowy, ale na pewno Virtusi też po stronie terrorystów grać potrafią. Oni dużo pracowali nad swoją grą, nad poprawą gry po stronie terrorystów. Dużo taktyk przygotowali. Także tutaj ja wciąż jestem spokojny, mimo tego, że ten wynik jest teraz coraz gorszy, ale na pewno na Mirażu po stronie terrorystów jest dużo, dużo łatwiej robić comeback czy wygrywać rundy niż na trainie. Tam oczywiście Gambit po stronie zagrało bardzo dobry mecz i przegraliśmy 11-16. Na Mirażu to będzie inna historia. Wynik mamy bardzo podobny. Tych rund mamy 7, wtedy chyba też było 7 rund, czy 8 rund wtedy wygranych po stronie CT. Jakoś 7 rund, tak mi się wydaje, przeciwko Gambit, także to wygląda podobnie, ale liczę, że jeszcze jakieś rundy uda się ugrać. Pasza Biceps widzimy, gra za WPoł, a więc ze snajperką Pasza. Chyba Tazmu tę snajperkę musiał rzucić. Liczył na Jarka, że on tutaj coś ustrzeli. Wejście szykuje nam się na bombsite B raczej, bo tam trójka zawodników terrorystów, chociaż też defensywnie jeszcze MSL pod bombsite'em A razem z Aizim, który pilnuje pałacu. Chociaż terroryści teraz postępują do ataku na środek. Cajun B tutaj ze snajperką, a gdzie jest Pasza? On celowany w konekcie i właśnie czeka na snajpera ekipy terrorystów. No i teraz ważny pojedynek Paszy, na moment się schował. Być może poleci jakiś flash, Cajun B coraz bliżej, no i Pasza dorwał rywala, ale przez mur albo po nogę trafiony Cajun B do 17 HP, no szkoda, bo taki frag dający przewagę na pewno dużo by nam dał. Nie byśmy mogli podjechać, a tu już szybko pokazuje się konflikt. Frag dla niego, zbijamy się z tego smoga przez Neo, trafia Marisboy z SG553. No i przewaga po stronie terrorystów, 5-3. Jest oczywiście Jarek Pasza za WPoł, ale w tej sytuacji będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić. No chyba, że na bombsite B będą atakować terroryści, a tutaj na to się zanosi. Pasza już celowany. Nieprzyjemny taki smok od Magiska, ten wychyla na kuchnię. Jarek Pasza jednak czeka w bombsite, aż przyjdą terroryści z gali, chociaż ta czwórka Duńczyków przygotowana do wejścia od dywanów. No i tu Pasza nie będzie miał łatwego zadania. On się nie spodziewa, że stąd już mogą przyjść terroryści, ale ci coraz bliżej. Pasza zafreszowany, wycofała za bombsite, frag dla Paszy. Na razie tylko jeden jeszcze wychylał, strajfując prawo-lewo, żeby zobaczyć, co się dzieje. Marzec był jeszcze jednak celowany, no i Biały musi skapitulować. Runda dla North na 6-7, no i teraz nasi będą grać na fullu, ale ten wynik nam mocno ucieka. 4 rundy wygrane z rzędu przez North, no i niestety. Ale musimy uważać, teraz popatrzmy jeszcze, jak to wyglądało, ciężko, dlaczego Pasza nie zabił. Chyba to był skan, no bo po nogach ciężko było tak, trafić w takim momencie, kiedy kłócał przeciwnik. Zabrakło piksela dosłownie, żeby on tego fraga zdobył, bo no, celował dobrze w ciało, prawda? I tam, no, przyznam szczerze, to było dziwne. No, musiał chyba trafić w mur po prostu, delikatnie, w ścianę i dlatego dostał do 20 HP zawodnik. Jakiś podkręcony pocisk. No być może tak, może właśnie podkręcona kula ze strony Paszy, no i niestety. Ta z M4 wystarczyło pieniędzy, chociaż już obity do 42 HP. Musimy uważać, tutaj ta schowany w konekcie. Konflikt podchodzi pod tego smoka, no i zobaczył Neo, ten obity, no i będzie miał problem Filip. Obaj nasi gracze bardzo ucierpieli. Neo 23, ta z 42 HP. Tutaj dobrze ustawiony Jarek Pasza ze snajperką, a więc on też gra tutaj z AWP-ą, no i na dywanach wyciąga. Także nasi podchwycili troszeczkę ten trend Majora, gdzie gra się pod dwóch snajperów po stronie CT. Teraz stopy zauważył Taz nie do końca. Ale nie, a wydawało się, że zobaczył, wydawało się, że tam jest kawałek stopy widzianej, no i konflikt teraz będzie ubezpieczał kolegów, którzy wskakują sobie do okna. To chyba usłyszał Neo, bo tutaj przecież musiał tupnąć MSCL, jeszcze nie zauważony, także teraz tak jakby nie wiedział o tym Neo. No i Magisk wyciąga taką broń, którą bardzo rzadko widzimy na profesjonalnej scenie, ale tutaj szansa będzie miał się rozpowiedzieć z nim Taz. No Taz, musisz tego fraga zdobyć. Podskakiwał Pasza, no i tu Neo, czyżby widział, gdzie jest przeciwnik. Zbejtował Neo, a Taz wychyli, ale konflikt z reakcją iście boską. Frag dla niego, ale Pasza Biceps odpowiada, chociaż od dżungli już zachodzi dwójka terrorystów i to może być duży kłopot. Idzie konflikt na plecy, na bombsite B, nie, jednak na pochylnie, chociaż tam chyba sprawdzi Pasza Biceps, jakby wyczuł, co się może dziać. No i Pasza Biceps, doskonały pomysł, żeby sprawdzić, co się dzieje na respie CT. I tam na szczęście trafiony konflikt, teraz Pasza po raz kolejny, jeszcze Izzy od rampy wchodzi, atakuje. Biały schowany na standardzie, poczeka Biały do samego końca. No i w końcu po 4 rundach przegranych z rzędu jest odpowiedź. 8-6 dla Virtus Pro. No i ostatnia runda postęp terrorystów. No tutaj pieniądze są, oni zagrają na full oczywiście. Ostatnia runda pierwszej połówki. Bardzo dobra runda Jarka Paszy, który stał snajperką. Naprawdę fenomenalnie czyści. 4 flagi dla Jarka w tej rundzie, a zatem jest
8 do 6, no i tu jeszcze powtórka jego akcji, jego fragów, takie ważne fragi dla naszego zespołu, 15 fragów łącznie, Jarka Paszy, chyba 16 nawet w tym momencie, jest 16 zabić, no i miejmy nadzieję, że zaraz zobaczymy po stronie Virtus Pro. Teraz Pasza po raz kolejny podejmuje walkę na środku i tam znowu z fragiem. Teraz wyeliminowany konflikt, który wcześniej był bardzo dużym problemem dla Polaków. Dobry początek, nie każdy frag jest równy drugiemu. No a teraz wyeliminowany ten właśnie, który miał najwięcej, bo 13 zabić po stronie Norw. To jest dobry początek, to są dobre podwaliny, żeby już o ten 9 punkt walczyć. No i za chwilkę będzie można o tym pomyśleć znowu na środku, bo tam pozostawiony teraz zawodnik z bombą, to jest MSL. W jego towarzystwie Cajun Beach, czyli awuper drużyny Norw. Ale jeszcze nie podejmują tutaj walki Polacy, bo wiedzą, że mają entry, nie muszą się wychylać. No i też jakaś ta kontrola środka jest zrobiona, ponieważ dwóch zawodników, czyli Neo i Pasza, w okolicach konektora, chociaż Pasza wcelowany w okno i szuka podsadzek. Bardzo podoba mi się gra Jarka Pasza na tym całym turnieju. To jest Jarek Pasza, 2K14. To jest Jarek Pasza, który był trzecim zawodnikiem świata. To jest Jarek Pasza, który naprawdę wygrywa bardzo ważne rundy dla nas, który zdobywa bardzo ważne fragi. Teraz 24 HP, tu skanuje Cajun, no i między nogami trafiony Neo. Podchodzi MSL na blisko, ale już usłyszał to na pewno Neo. Frag dla białego, który ubezpieczał, ale jest tu Magic Boy. Przewaga jednak 4-2, biały po raz kolejny, już tylko Magic Boy przy życiu, ale wiemy dokładnie, gdzie on jest. Snax wcelowany w konekcie, jest tam Magic Boy, wychyla po fleszu, ale w tej sytuacji będzie mu bardzo ciężko, bo Snax tylko pilnował tej pozycji, wiedział dokładnie, gdzie jest Magic i co musi zrobić, bo tutaj nie było już za dużo czasu, także atakował Magic Boy Bombsite A, trafiony przez Snaxa i mamy 9-6 w pierwszej połówce. Czyli tak naprawdę Polakom tylko na chwilę podwinęła się nowa gra i oddali te 4 punkty, które powodują, że North no ma mały zapas, a nawet nie mały, no 6 rund na stronę Terra, myślę, że to jest taki dosyć równy wynik. No i teraz ważna będzie runda pistoletowa, bo jeżeli wygra North, to mogą wyrównać. Jeżeli wygrają Polacy, tak jak to zrobili w pierwszej połowie, to mogą już bardzo znacznie odskoczyć z wynikiem. Mogą nawet spowodować, że będą mieli dwa razy większy wynik niż ich przeciwnicy. No bo runda pistoletowa czasami to są nawet 3 punkty po takiej jednej dobrej, rozegranej pistoletówce. No i zobaczmy, jakie są zakupy. Snack z granatami, pozostali zawodnicy Virtus Pro z kewlarami po stronie North. Nie ma diffuski, ta wszyscy grają z kewami, także jeżeli uda się już podłożyć bombę, to będzie o wiele łatwiej. No i oczywiście Snack zagra ze smokiem, fleszami, to jest ten prowadzący po stronie Virtus Pro, to jest ten zawodnik, który tutaj koluje, który ma za zadanie właśnie poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa. Także Snack zrzuci jakiegoś smoka, rzuci pewnie flesze kolegom, którzy będą atakować bombsite B, bo tam zobaczymy wjazd na pochylni, na bombsite, a tylko biały. Być może on ma za zadanie wyjść na heady, żeby popatrzeć, co się dzieje, żeby dać info, czy stoją odrespa antyterroryści, żeby się pokazać. I wtedy jego koledzy będą atakowali bombsite B, który jest kryty przez Magic Boya i przez Konfiga. No, tutaj naprawdę mocny skład, mocny duet North na bombsite B, zatem tam będzie ciężko. Ale zobaczymy, jak to pójdzie naszym. Rzucony jakiś decoy, nasi jeszcze nie wjeżdżają. Poleciał smoke na okno bodajże. No być może biały będzie miał wejść od środka, może dołączyć do kolegów. Nie, tu zobaczmy, jeszcze podsadzka. Taką taktykę widziałem po stronie Fnatic, żeby podsadzili się do okna terroryści i wchodzili na plecy albo do dżungli, albo do kuchni na bombsite B. Także takie ciekawości już widziałem, jakby podchwycili taktykę po Fnatic zawodnicy Virtus Pro. No i tę Pasza już podsadzony, schowa się w tym smoku. No tu widzimy, że Pasza ma dobrą pozycję. Nie wiedzą o nim zawodnicy CT, 50 sekund do końca, wciąż spokojnie czekają gracze Virtus Pro. Jarek Pasza zdobędzie pierwszego fraga, podniesie USP-ka, no i teraz wjazd na bombsite B, świetny flash na Magiska, ten musi uciekać, gonią nasi, pędzą po Magiska, wiemy, że gdzieś był na blisko i gdzieś się musiał schować, frag dla niego, ale tu szybko pojawiają się nasi, 2 headshoty, rozdał jednak Magisk Boy, 3-3, gdzie jest Jarek Pasza, on jeszcze pilnuje rotacji, Pasza tam walczy, może za chwilę zginąć, bo mało HP na koncie, oj, nie trafia Taz, biały na plecy, na szczęście trafia biały, no i Taz zostaje sam, wciąż sporo HP na koncie, Cajun mi obijany, 20 sekund do końca, MSL jest obity, dał info Jarek Pasza, Taz wciąż jeszcze walczy na ławeczce. Chowa się na moment, ale mało ma czasu. Taz musi atakować albo kuchnię, albo galę. No teraz coraz mniej czasu ma Wiktor. Musi atakować, musi podjeżdżać. Tutaj MSL ostrzeliwał naszego gracza. No ale ustawili się w takim crossfire'ze zawodnicy CT, że niestety nic nie mógł już Taz zrobić. Także to jest runda dla North. Wygrywają pistoletówkę. No szkoda na pewno, bo było blisko. Świetną pozycję miał Jarek Pasza. Zatrzymywał rotację. Najważniejsze było tylko zejść na bombset, zabić się Magic Boya. Ten zdobył jednak 2 fragi. No i niestety szkoda, bo taktyka na pewno fajna. Wyszło to rewelacyjnie na początku, ale później było już gorzej. Dałem Magic Boy Heady, nie było czego zbierać. Przy 20 sekundach do końca w taki nawet wredny sposób odstawiło się North. Po prostu nie pozwolili podejść do bomby. No i też wolno reagował na to Taz. Musiał naprawdę szybko powstrzymać obu zawodników. Musiałby ich zabić.
zabić, bo oczywiście o podkładaniu bomby tam nie było najmniejszej mowy. Teraz już Pasza ze skautem podejmuje walkę, no i obija mocno Heijuna. Otakowany do 31 HP zostaje zawodnik Norw. To będzie ułatwiało pracę później z tymi pistoletami, których teraz mają dalej aż 5 w ekwipunku zawodnicy Virtus Pro, czyli nie dokupione żadne inne bronie u nich, ale ulepszone te pistolety P250, ale konflikt z pierwszym fragiem. No i to nie jest dobry znak, ale to jest przecież runda Force, na niej jakoś bardzo nie polegają Polacy. No to na pewno przydałoby się takie headshoty jak Waylandera na przykład, kiedy grało Flipside swój mecz na mapie Demiraż. Tymczasem Flash do Connecta, tutaj jest Izzy, namierzyli go jednak nasi. Jest odpowiedź, 4x4 MSL jeszcze na blisko, ale podnosi UMP Snax. Nie wychyla jednak, poczeka. Rzucony jakiś smog przez Snaxa, poczeka na MSL-a, sprytnie Snax, ale MSL z trudem wyciąga go. No niestety, nie udało się Snaxowi tego fraga zdobyć, już tylko Neo. Ale widzimy, jak poobijani są te terroryści, jak niewiele brakowało naszym, żeby te fragi zdobyć. Konflikt 34, Cajun Beat 31 i MSL 17 HP na koncie, tylko Marisk ma setkę. Ciekaw jestem, czy taką rundę w swojej karierze wygrał Neo w rundzie Force by z samym scoutem. Teraz już wszystko bez znaczenia. 40 sekund do końca. Bomba leży w konekcie. Antytroryści są wcelowani, tylko czekają na wyjście Neo. Ten jeszcze stara się walczyć. Skany na środku. No tu Neo musi uważać. Na szczęście te kule nie trafiają go. No, ale zdobycie tu 4 fragów graniczy z cudem. Podchodzi Neo powolutku, poczeka na konfigę. Ten delikatnie wychylał, jeszcze się jednak nie pojawia. Ale tu Neo, jak tylko odda strzał, to na pewno wychyli konfig, a nawet nie, nawet szybciej. A więc runda na 8 do 9. Także tutaj North wraca do meczu. I znowu zrobiło się tak, że North było o krok nawet do tego, żeby stracić 3 zawodników. No i to był ten też pierwszy strzał od Paszy, który no, dał nadzieję, że jeżeli ktoś pojawi się blisko okna, to że łatwiej będzie wykończyć się przeciwnika, który tylko 31 punktów życia miał. I ostatecznie na takich statystykach zakończyło 3 graczy North. Także to szczęście ewidentnie sprzyjało im. No i tak naprawdę no, mamy podzielenie się tymi rundami pistoletowymi. Jedna dla Virtus Pro, jedna dla North, a w seriach BO1 przecież tak bardzo ważne są te pistoletówki. Na tym razem wyrównanie. I prawdopodobnie ze strony North za niedługo będzie ten 9 punkt. Tymczasem konflikt wraz z kolegą z drużyny, chyba Magiskiem, skracają sobie apartamenty, a Neo już do bombsidu, tutaj AZ Cajun z fragami, Neo jeszcze nie jest w stanie podkładać bomby tutaj na blisko MSL, Glock w jego rękach nie pozwoli już powalczyć. No na pewno próbowali tutaj podłożyć bombę Virtusi, na pewno liczyli na to, że Paka da im te $800 i to przyda się w następnej rundzie. No tutaj chyba Neo za bardzo skupił się na plantowaniu paczki, a zapomniał o tym, że trzeba jeszcze bombset wyczyścić. Był tam zawodnik CT nawet dwóch. Gdyby wychylił się Neo z tym Glockiem, kiedy wcelowany był zawodnik antyterrorystów w naszych wybiegających z ramy, to może Neo zdobył fraga i wtedy ewentualnie można było o tym pomyśleć. No ale Neo z paczką w ręku no nie mógł atakować rywala, także musiał tu skapitulować. Ale faktycznie, tak jak mówisz, no tutaj byli kolejni. Nawet gdyby Neo zdobył tego jednego fraga, i tak byłoby ciężko bombę zaplantować. Oczywiście, już gramy na fullu, bo to jest runda numer 4 po stronie terrorystów dla Virtus Pro. No i wynik remisowy dla nas niezbyt korzystny, bo to jednak mapa CTN, ale z pewnością Virtusi na tej mapie po stronie terrorystów grać potrafią. Tylko pytanie, jaki mamy pomysł? Czy jesteśmy w stanie ukończyć tę defensywę drużyny CT? Wyskakiwał tu Snax, nie wybrakowała dorwałby Magicka, a może Cajun B, który też był tam celowany. Cajun B ze snajperku, na razie nie oddaje jeszcze strzału, wycofał na bombce, gdyby głęboko, defensywnie. Nasi tutaj przejmują pozycję, teraz atakuje Pasza i Neo. Skoro zrobili jakieś kroki na bombsite bez zawodnicy Tero, to prawdopodobnie już tam poszła rotacja. Ktoś z Mida rozrotował albo do kuchni, albo na galę, żeby pomóc kolegom. No i do tego można było spokojnie przyjąć Mida. Zatem tutaj już jest Jarek Pasza, ale nasi wracają na bombsite A. Tam być może słyszał biały zawodnika na standardzie ustawionego. Jest tam MSL z MP7, także może wejść na bombsite B, na bombsite A. To jest teraz dobry pomysł. I AZ też, który ma zaledwie MP45, także jeżeli któryś bombsite tutaj ma być łatwiejszy do zaatakowania, to na pewno jest to bombsite A. Jak już dolecą smoki, jak już zostaną pokryte pozycje, Polacy mają wielką szansę, żeby podłożyć bombę, a później nawet ją utrzymać. No ale póki co poczekajmy, zobaczmy jak się ustawią w końcu antyterroryści. Jeszcze przerotuje AZ sobie w stronę kolegi, który ustawia się coraz bliżej. Tutaj pod drewnem już czeka MSL, ale jest Mołotow, który teraz zablokuje wejście Polaków. I może to jest czas na rotację dla zawodników North, ale nie, oni się nie śpieszą. Dopiero teraz będzie wracał chyba konflikt. No i będzie szansa również dla Snaxa, to on... Nie, to Neo z pierwszym fragiem. MSL, MP7 w jego rękach i 2 fragi już teraz, ale szybko mści się Neo. Cały czas utrzymują taką wyrównaną sytuację zawodnicy obu drużyny, ale teraz konflik daje przewagę swojej. Jeszcze na chwilkę, jeszcze tutaj szansa dla białego, którą wykorzystuje i będzie rotował Magisk. Jeszcze będzie Cajun, ale ten od shorta, no i tam za WP będzie miał szansę. Próbuje Magisk. Oj, traci bombę biały, a tu czy gorzej mogłaby paść ta paka? Jak to jest możliwe, że bomba potoczyła się w stronę palących po tym, jak plantował na standardzie Neo? Jak to jest możliwe, że ta bomba wypadła w ten sposób? To jest jakaś kompletna patologia. Nie rozumiem, jakim cudem bomba plantowana przez zawodnika nagle zostaje wyrzucona na 4 metry do przodu? No to jest jakaś... No to jest jakaś prosto masakra, pod celownik snajpera.
To jest bez sensu, absolutnie. Oczywiście, no tutaj no też nie sprawdziliśmy pod balkonem. Był tam Mołotow, więc spodziewaliśmy się, że tam nikogo nie ma, ale przecież jest ta skrzynka, na którą często zawodnicy CT wskakują. Tu Maris Boy ostatnim strzałem dosłownie wyciągnął Neon, ale jak to jest możliwe, że ta paczka poleciała tak daleko? To dalej? Aż mi przypomina mi się stolik z Overwatcha na SK Gaming. Ja nie wiem, rzeczy, które dlaczego ta gra krzywdzi czasami w ten sposób Virtus Pro. No nie rozumiem kompletnie. Jak ta bomba wyleciała tak daleko? Teraz próba ataku środkiem, na samych pistoletach. To może być skazane na niepowodzenie, ale poczekajmy, może jeżeli zbliżą się do przeciwnika, jeżeli będą mogli wykorzystać pełen potencjał pistoletów, to może zaskoczą. Teraz IZ z jednym, z IZ z drugim i przeciągnął Spreya na trzeciego. To był Snacks. No na razie bardzo dobre zagranie zawodnika North, ale też chyba nie liczyliśmy na to, że taka runda się powiedzie. Jeszcze z fragiem Neo, jeszcze z fragiem białym. Może teraz będziemy liczyć na to, że jeszcze coś się uda zrobić w tej rundzie, chociaż pozostaje samotnie Neo. No i bomba nie podniesiona. Tom już kontrolują antyterroryści. Magisk jeszcze zauważony Neo z kolejnym fragiem. Nawet jeżeli tej rundy nie da się wygrać, a tak się stanie, to dobrze, że udało się wyeliminować Magiska, MSL-a i AZ-ego. No to jest 9-11 oczywiście, ale i tak zabrane 3 bronie, więc to wygląda całkiem nieźle. Ta sytuacja finansowa po stronie CT wciąż nie będzie rewelacyjna. Tam paszarz zdziwiony, że takiego hita dostał. No szkoda, że tutaj Snacksowi się nie udało, chociaż oczywiście już był blisko Neo, który zakończył żywot IZ-ego. No i zobaczmy, finanse ekipy CT, jak to wygląda? 2000, 5300, no i tu i tak, jeżeli rundę przegrają, to będą mogli grać, także tu, jeżeli chcemy walczyć w tym meczu, no to musimy wygrać 2 rundy na fullu przeciwnika, tą i kolejną, wtedy dopiero zmusimy North do grania rundę eko. Wtedy mielibyśmy 11-11, no i wynik całkiem niezły, no ale do tego trzeba jeszcze się mocno napracować, bo na razie po stronie terrorystów nie wygrywamy żadnej rundy. To jest 0-5 po stronie terrorystów, a North jak na razie pokazuje naprawdę bardzo solidną grę. Ale tak samo solidnie przecież bronili Polacy. Ostatecznie 9 punktów w tej pierwszej połowie dla nich. I teraz Snack z entryfragiem. To mogłoby być coś, co pozwoliłoby już wejść na bombsite B, bo tam chwilowo nie było żadnego zawodnika, ale AZ już rotuje. Będzie również pomagał Config, ten ładnie skacze. Ale dokłada fraga Neo, 5-3, na środku chyba podchodził Cajun B, a więc jest przewaga po naszej stronie. Takiej przewagi zmarnować nie możemy, to jest ważna runda. Nie możemy absolutnie już ginąć, ale ginie Neo na środku. Wiemy o pozycji Konfiga, na pochylu dwójka zawodników. MSL z fragiem, tu wychyli się błyskawicznie nasz gracz, nasz snajper, ale Pasza Bicep ma tego 2 HP na koncie. Z przewagi 5-3, nie ma już nic. Niestety, tracimy już białego, tracimy Neo. Pasza Bicep obity, powrót na bombsite B, tam będzie jednak Kaizing, który przed momentem zdobył hat-tricka i na pewno czuje moc. Poleciał flash, taki troszeczkę na pamięć zagrany flashek od terrorystów. Sprawdzamy każdą miejscówkę. IZ chowa się za bombsite'em. Jeszcze smoke na odcięcie gali. To wygląda nieźle, ale za chwilę IZ może wychylać. Nie sprawdzamy za bombsite'em. Snacks cudem przeskakuje, ale widzimy, jak jesteśmy poobijani. Taz od gali nie daje rady. Snacks ginie. IZ 2 fragi. Teraz Pasza Biceps w flaszu. 1-2, ale nic z tego. Nie damy rady nawet podłożyć bomby. Runda numer 12 dla North. Przegrywamy rundę 5-3. Kiedy zginął Taz, tak naprawdę zaczęła się tragedia, bo to on jako jedyny miał pełen pasek życia. No i tutaj Magisk chyba bardzo ładnym strzałem trafiony. Piękna pestka od Snacksa. No ale niestety smutno patrzeć na takie zagrania, które jednak nie dały zwycięstwa. No i jeszcze z perspektywy Snacksa. No jednak nie pesteczka, jednak 2 strzały. No ale trzeba się zaraz rozpędzić, trzeba się obudzić, trzeba zagrać zaraz fulla. Na to są pieniądze ze strony Virtus Pro. No, w takiej sytuacji, kiedy jest 5-3, najlepiej już zebrać się razem, nie wychylać indywidualnie właśnie, nie szukać pojedynków 1-1. Po co? No to oczywiście, no, był na pochylni Pasza z białym, oni się dali zestrzelić, czy właściwie no, zdobył fragę MSL, później Pasza obity musiał uciekać. No, ale w takiej sytuacji, kiedy jest taka przewaga, prowadzący powinien dać jasnego kola, żeby najlepiej właśnie zebrać się razem, wejść w 5-1 bombsite. No wtedy no, ta przewaga będzie taka, że raczej zespół CT nie może sobie dać rady, kiedy wychylają się pojedynczo na różnych pozycjach, tak jak Neo, który wychylił się na środek, tak jak no, biały z Paszą oczywiście na pochylnie, no to stwarzali możliwości zawodnikom North do sfragowania. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby teraz przy takiej przewadze weszli na jeden bombsite, nawet gdyby przez dwóch zawodników, bo tam, no nawet gdyby zdobyli 3 fragi zawodnicy CT, no to musiałyby pójść fragi, no i byłaby skład 2-1, no i to już byłoby raczej po rundzie. No, na razie poczekajmy tutaj na konekcie IZ. Oczywiście wcześniej rekordowo to było jednego fraga, dwóch zawodników CT przeżyło, także to nie wyciągnął nam za dużo. Frag dla IZ-ego, to skanujemy, ale IZ dwukrotnie. No i to jest 4-3. Jeszcze Nate do connecta, na szczęście. Nikt z naszych tym Nate'em nie obrywa. Przecież Neo, gdybym takim Nate'em dostał, to na pewno nie byłoby już z nami. Także 3 rundy przewagi po stronie North, ale 3 rundy wcześniej mieli przewagi zawodnicy Virtus Pro, także może też jesteśmy w stanie wrócić, chociaż nam będzie dużo trudniej. Jak na razie North gra bezbłędnie po stronie CT. Wszystkie rundy ugrali po stronie antyterrorystów. Już 6-0 prowadzą w tym momencie. Trzeba znaleźć sposób. Jak znajdziemy sposób, to może wtedy zaskoczy. Może wtedy
złapiemy ten odpowiedni rytm, który na pewno potrzebny jest teraz drużynie Virtus Pro. Wejście na bombsy, a tutaj MSL ze Smokiem na pochylnie. Nasi jednak już są blisko, zobaczmy jak podchodzimy agresywnie. Tutaj wiemy, gdzie jest MSL, no i zdziwiony MSL, że tak blisko podchodzi Taz i Neo. Niestety jednak MSL chowa się defensywnie, żeby tylko nie zginąć. Fraguje Cajun B, no i bomba znowu wypada w takim niefortunnym miejscu, że trzeba ją podnieść. Chociaż Taz jeszcze stara się przejąć kontrolę nad dżunglą, teraz zaskoczy być może swojego rywala. Biały musi podnieść paczkę, boi się jednak gali. Tu namierzony MSL, Taz już nie wychyla, tam jednak konflikt ze snajperką. No i tylko Biały wrzucił Mołotow na paczkę. Nie było szans podłożyć bomby, 13-9 dla North. Tutaj North gra bezbłędnie, 7-0 prowadzą po stronie CT. Nasi kompletnie bezradni. Ta gra po stronie terrorystów u nas nie funkcjonuje. Przecież tak było na cashu też z Fnatic. Wygraliśmy pierwszą połówkę CT 12-3. Wtedy po stronie terrorystów my długo się męczyli zawodnicy Virtus Pro, żeby wygrać te 4 rundy. Udało się wygrać 16-11. Ta gra po stronie terrorystów funkcjonowała tylko w meczu na Vega Squadron, ale to było na innej mapie, na mapie The New, która jest najmocniejszą naszą mapą. Tu na Mirażu mamy z tym duże problemy. My teraz musimy grać Echo, a wynik coraz bardziej ucieka. Oczywiście jeszcze będziemy mieli szansę, jeżeli przegramy z North, ale widać, że w tym momencie nie jest dobrze. Tak jak te dwa pierwsze spotkania wyszły nam w 100%, tak teraz widać, jakie mamy problemy z grą po stronie terrorystów. Na takiej mapie właśnie jak Mirage, na takiej mapie jak Train, na takiej mapie też jak Cash. Bez dobrej strony terrorystów w meczu się nie da raczej wygrać. Także zobaczmy, już atakowany konektor to Flash od Snaxa. Ciekawie, przemyślany Flash. No i zobaczmy, jeszcze Izzy w konekcie. Znowu tutaj. Izzy. On tutaj czyści. Tak, to jest król tej pozycji. Nie trafia jednak Cajun Me w respie CT. Bomba na plecach Białego. Za chwilę wyskoczy z tych dywanów. Smoke do respa, ale tam jest spora luka. No i Cajun Me może teraz celować się w standard. Namierzą, tam rywala na szczęście nie trafia naszego gracza. I nagle nam się robi przewaga. Dwóch na dwóch jednak po fragu Cajuna B. Trzeba podnieść bombę, na szczęście. To nie wylatuje. 10 metrów od zawodnika Virtus Pro, tylko można było spokojnie podnieść. Rotuje jednak Cajun Me, plantowana paczka. Teraz uda się to zrobić. Na plecy już Maris Boy, ależ pestka szybka w głowę. No i teraz tylko Neo. Ale kto jak nie on ma ratować nasz zespół? Legenda CSGO. Legenda Counter-Strike'a teraz z jednym fragiem, no i wie dokładnie, gdzie jest Cajun, wyciąga jeszcze P250, trafia przez tą skrzynkę. Nieprawdopodobne, jak tutaj obija Cajun, i on po prostu czeka. Neo na spokojnie teraz obiega, wie dokładnie, gdzie będzie rywal. Jeszcze spokojnie, Neo coraz bliżej Cajun, ale Neo dokończył tę rundę. W końcu mamy wygraną po stronie terrorystów. Bije brawo Kuben, jest tego gratulować, bo wygrywamy rundę Echo. No i teraz trzeba się wziąć do roboty, w końcu mamy tę przełamanie. Może teraz w końcu zaskoczy, jak się otworzył ten woreczek z fragami, jak się otworzył ten woreczek z rundami, chociaż to dopiero pierwsza. Także nie ma co jeszcze się tutaj specjalnie cieszyć, nie ma co popadać w jakiś hura optymizm, ale jeżeli potrafimy wygrać rundę Echo, to może jesteśmy wygrywać rundę na fullu. Ale w pierwszej połowie przecież też przegraliśmy jedną rundę Echo, później przegraliśmy kolejną i nagle Polacy wygrali też takiego Forza Echo i od tamtego momentu było niemalże idealnie, bo wtedy 5 zwycięstw trafiło jedno po drugim na konto Polaków. Teraz gdybyśmy jeszcze takie 5 zwycięstw znowu zdobyli, to byłoby już 15 punktów, przecież to już byłoby wygodne, to byłby dobry wynik, no, ale na razie trzeba walczyć, trzeba dużo potu i też pomysłów, żeby w tym spotkaniu dalej coś znaczyć. No ale myślę, że to jeszcze nie jest sytuacja bez wyjścia. Tym bardziej, że teraz full po stronie Virtus Pro. Zaraz zobaczymy wejście na bombsite'a. Tutaj ustawiony też pasza za WP-em. Po drugiej stronie jest AZ. Ten, który bardzo mocno obijał Polaków. Ten, który wielokrotnie otwierał rundy i też niemalże tym kończył. No ale Biały jako pierwszy wchodzi do bombsite'u. Jeszcze MSL zabity i to jest bardzo dobry znak. AZ jednak z bombsite'u walczy, ale Snax doskonale ustawiona, więc jest szybki reflek dla naszego zawodnika. No i przewaga po stronie Virtus Pro. Na bombsite'ie, a w tym momencie jest już pusto, ale konfig od respa, Cajun B od dżungli. Konfig tutaj gra razem czwórką tym razem. Na szczęście nie trafi. Trafia Cajun B, a sam obrywa dość mocno. Teraz musimy zasmokować sobie pozycję, chociaż czy te smoki w ogóle mamy? No nie, brakuje nam smoków, żeby podłożyć spokojnie bomby, także jeszcze gdzieś na jakiejś pozycji musimy sfragować. Tu konfig jednak mocno bija Snaxa, czeka wciąż na on, jeszcze nie chce wychylać, jakby konfig spodziewał się, gdzie będzie Filip. Maris Boy dołączy do partnera, teraz doleciał jakiś flash, plantowana będzie paczka chyba na palących. To się powinno udać, podsadzka na konfiga, ale tutaj na szczęście na standardzie nie plantował Snax, bo dwóch zawodników CT było od respa. Pasza Bicep za chwilę być może poszuka tego fraga, tam w dwóch cały czas w respie. Jest konfig i Cajun B, nie, to Maris Boy oczywiście. Cajun B od gali, czyżby chcieli zachowywać broń? Będzie. Tak jest, zachowują broń zawodnicy zdania, a więc nie, to będzie runda dla Virtus Pro na 11-13, a zatem druga runda z rzędu wygrana przez Virtus Pro. To oczywiście wciąż jeszcze mało, bo przewaga po stronie North będzie dwurundowa, ale widzimy, że gdzieś tam Virtus Pro zaczyna do meczu wracać. No tak już musi być w meczach Virtus Pro, że tu musi być dramaturgia, tu muszą być emocje. Virtusi nie mogą od tak wygrać meczu 16-0 w walce o awans na Majorze. Tutaj trzeba się napłocić, tak jak powiedziałeś, tutaj trzeba się namęczyć, no i na pewno nie tylko Virtusi muszą się namęczyć, ale też kibice, no i komentatorzy, bo zawsze te spotkania są stresujące i emocjonujące. Tak, ale mimo tej siedmiorundowej pasy North,
Oni teraz już stoją przed ryzykiem eko. Przecież AZ i MSL nie mają jak dokupić broni. Oni nie mogą grać M4, oni muszą zagrać sobie z jakimiś UMP-40, piątkami, może FAMASy, takie bronie możemy zobaczyć u nich. No ale będzie ciężko, bo nawet Config, Cajun, Magisk, ci, którzy zachowali broń, nie mogą dorzucić jakiejś dobrej. Także North, już zaczynają się kłopoty finansowe, to bardzo dobry znak, ponieważ teraz Virtus Pro po następnym zwycięstwie będzie miał szansę wyrównać, gdyż North zapowiada się u nich eko. Nawet teraz już przecież widzimy, że nie dokupują broni, czyli będzie naprawdę duża szansa. Może teraz uda się Virtusom zdobyć 12 punkt i zaraz 13. Chociaż, no właśnie, nie dokupują broni, a to oznacza, że w następnej rundzie może być do nich full. Uważajmy, bo Maris Boy idzie na plecy. Tego nikt nie pilnuje. Pasza Biceps chyba chce się dowcelować. Zerka na tę pozycję. Maris Boy ginie, na szczęście. Jarek Pasza sprawdził plecy. No i teraz 5-4. Wychylamy na bombsite, bo tutaj Izzy tylko z pistoletem. Już z pierwszym wragiem, ale Taz błyskawicznie czyści. Tam jeszcze jeden z zawodników na ławeczce. Nie sprawdzamy tej pozycji, ale jest tak, na szczęście. Przeskanował Konfigę, zatem 4-2. Cajun V i MSL. Ma snajperkę MSL. Przepraszam, Cajun V, którą chce zachować na kolejną rundę. On już nie będzie podchodził na blisko. MSL ewentualnie jakoś broń może powalczyć, ale to jest runda na 12-13, zatem wciąż jest nadzieja. Tu oczywiście grali eko zawodnicy CT, także tu powinni grać, bo to jest trzecia runda przegrana z rzędu przecież. Dla zawodników North trafia Cajun B, ale nie bezpośrednio, więc wciąż jeszcze żyje nasz zawodnik. Taz 16 HP, Pasza Biceps 33, ale to będzie 12-13. No i tutaj zaczynamy toczyć już wyrównaną walkę z drużyną z Danii. Tam gdzieś daleko na plecach jest jeszcze Jarek, to właśnie on schowany teraz w pałacu, no ale niech chyba nie dojdzie do pojedynku. Za to MSL, ten zauważa białego, jeszcze nie rozbite wenty. Jeszcze nie ma tego pojedynku. Taz jeszcze mocno od niego, no to prawda, teraz minął się niemalże idealnie z MSL-em. No i Taz nie straci broni. Nie straci, to MSL jednak, także spokojnie. I jeszcze dorwał Kairwidge. Nie ma WP. Nie ma WP po stronie CT, także w ostatnim momencie. I zobaczmy, co znaczyło pudło MSL-a. Miał dwie szanse, żeby zabić Taza, który miał 16 HP. Nie zabił w plecy, a Taz jeszcze dorwał snajpera ekipy North. Spitfire'em wjechał na rywala, zdobył tego fraga i dzięki temu nie mają snajperki zawodnicy North. Nikogo na snajperkę nie będzie stać, bo tych pieniędzy jest po prostu za mało. Także to wszystko może cieszyć. To są takie małe rzeczy, ale trzeba umieć cieszyć się z małych rzeczy. No tu widział kawałek wystający lufy. No już znowu mi się kojarzy ten dowcip, ale nieważne. Ta zdobywa fraga. Na M4 zawodnicy CT. Pasza Biceps AWP ma, także tutaj powinien poszukać jakiegoś pojedynku z Life'em na daleko, chociaż tu Cajun B akurat na pochylnie na bardzo blisko. Być może po flashu sprawdzi Cajun B. No właśnie, flash poleciał. Widzi go jednak Jarek Pasza. Niecelny strzał. Już wycofuje Jarek, żeby tylko nie zginąć. Wycofali też Virtusi, żeby tu nie kusić losu. 12-13. Jedna runda straty. Virtusi walczą o awans. Po raz kolejny próbują zdobyć jakąś przewagę na rampie zawodnicy Terro. Tutaj jeszcze oddany strzał od Snaxa, a w międzyczasie Taz ustawiony koło apartamentów B. Tam upewnia się, że nikt nie skraca tych pozycji, że nikt nie zyskuje informacji, które teraz byłyby na wagę złota dla North. Jeżeli zauważyliby, że przeciwnicy są, że w zasadzie ich nie ma pod bombsite'em B, to niemalże oczywistym byłoby, że zaraz zostanie skierowany atak na bombsite A. Przecież środek też jest kontrolowany, tam jest ustawiony config. Do pomocy configa jest AZ, który był bardzo niebezpieczny od początku tej gry, od początku drugiej połowy w zasadzie dla Polaków. I na konektorze, tam z M4 robił świetne rundy i też z P250 nawet na bobsidzie B, no ale teraz zobaczymy już wejście. Biega Jarek Pasza, to MSL jednak wcelowany na standardzie. Neo chyba z tego smoka za chwilę będzie wychylał, wciąż sporo HP na kocie. Neo, Snax z bardzo ważnym fragiem, tu jeszcze MSL, ale Snax po raz kolejny. No tego potrzebowaliśmy, Taz dokłada fraga, nagle nam się robi 4-2. Izzy na schodach, ale tu odsmokowany, odcięty, nie może w ogóle wychylać. I za moment powinien pojawić się Taz na plecach. Izzy chyba jednak to wyczuł. Teraz daje znać kolegom, co się tutaj dzieje, czy właściwie koledze, bo tylko Maris Boy został obok niego. Jeszcze wydaje się, że chcą odbijać antyterroryści, ale nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Maris Boy już wychyla z dżungli, Izzy na schodach. Taz za chwilę jednak pojawi się na plecach. Nie spodziewa się tego jednak Izzy, teraz sprawdzi, ale Taz już tu czekał. No i pestka prosto w głowę. Magisk Boy zostaje sam, jedyne co mu zostało to zachowanie broni. I jeszcze czeka przy dżungli, liczy, że zdobędzie fraga. Snax coraz bliżej. Dwa fragi dla Snaxa w tej rundzie. Magisk Boy odpowiada, ale to jest tylko jeden exit frag. Jeszcze biały na plecy, biały z szybką kontrolą full auto i Magisk Boy ginie, tracąc broń. I znowu musi być to runda eko po stronie North. I wyrównujemy. To jest najważniejsze i jest szansa, żeby przejąć inicjatywę i przejąć prowadzenie w tym spotkaniu. I też ten retake, ta decyzja o podjęciu odbijania przez North, to była bardzo dobra decyzja dla nas, ponieważ dzięki temu udało się wyeliminować dwóch zawodników. Nie zachowali żadnej broni z tej rundy na antyterroryści. No i teraz możemy zobaczyć z ich strony jakieś zbicie właśnie do 2000. Za następną rundę dostają już bardzo dużo pieniędzy. No ale jeszcze nie rozpędzają się. Kupione tylko dwa kewlary u Konfigaju Magiska. To nie będzie dobry ekwipunek dla North. To będzie szansa dla Polaków, żeby wygrać kolejną rundę i dać sobie 14 punkt. Kiedy będzie już ten 14? 15 na fullu będzie grany przeciwko North. To znaczy North będzie miało pełny ekwipunek i jeżeli uda się wtedy wygrać, to już po 16 rundę będzie łatwa droga.
Jest ta runda eko, oczywiście, po stronie antyterrorystów. Nasi, szybko, na bombsite B, tu musimy uważać na Izego, który dzisiaj jest w dobrej dyspozycji. Mołotow poleciał, Maris Boy z flagiem, wyskakujemy, ale tutaj już się roi od antyterrorystów. Trafia Maris Boy, 4 na 4, 4 na 3, oj, teraz giną zawodnicy. No właśnie, Izzy z tych pistoletów też jest groźny, on na plecach, ale mamy przewagę, chociaż widzimy, ile HP ma biały snack. Splantowana paczka, biały na oweczce, tylko na hedy, po prostu, w razie czego. Ale podchodzi Izzy, jest coraz bliżej, teraz Jarek Pasza musi uważać, ale trafia biały na szczęście, no i Izzy zostaje sam celowany Pasza. Tu nie może Jarek zginąć, bo zostawi białego samego z małą ilością HP. Pasza wciąż celowany, po prostu czeka. Izzy jeszcze walczy. No i żeby Pasza tej rundy nie przegrał, Pasza biceps nie trafia tym strzałem. Jeszcze ma jednak teka w ręku. Mało czasu ma Izzy, on nie ma też defuse, musi pędzić. Wrzucony smoke na bombsite, Pasza po prostu czeka. Broi bomby na raz, Izzy chyba nie, ale Pasza, doświadczenie. Ten smoke pozwala zauważyć co nieco. Tak, dokładnie, on widział chyba, że wycofał się Izzy. Wierzy w to, że nie broi bomby Izzy, a ten już musi wycofywać. To jest runda dla Jarka Paszy, to jest runda dla Virtus Pro. Jeszcze Pasza trafiony, ale co to z tego? Nic, to nic, mamy pieniądze, spokojnie możemy grać. Pasza biceps nawet ma 14 tysięcy dolarów na koncie, także spokojnie przegubi sobie snajperkę. Tu jeszcze coś mówi Taz, jeszcze motywuje swój zespół, a North w tym momencie ma tarapaty, bo przecież wygrywali tak wysoko. Wydawało się, że już nic ich nie zatrzyma, ale Virtusi w tym najtrudniejszym momencie, kiedy przegrywali 0-7, wracają do meczu. Jarek Pasza, mądrze, spokojnie, tak, doświadczenie i spokój. To było coś, co na pewno cechowało Jarka Paszę w tej rundzie. Mamy rundę numer 14, oczywiście na full już North będą grali snajperkę u Cage'u na B, no ale teraz najważniejsze rundy przed nami. Gdyby tę rundę wygrali nasi, to na pewno zbliżymy się bardzo mocno do ćwierćfinałów i do tego, żeby zagrać na arenie. To jest ten plan dla nas, dla kibiców. My chcemy, żeby Virtusi awansowali, bo chcemy ich wspierać, żeby był ten szósty zawodnik, żebyśmy pomogli Virtusom w drodze do finału. Ilu graczy na pozycji Paszy spanikowałoby i zaryzykowało, wychylałoby, no ale nie, to nie on. To właśnie bezpieczna decyzja uratowała nas w tej rundzie, a była jeszcze szansa. Naprawdę zrobiło się nerwowo, mimo że to było eko ze strony North. Tylko dwóch graczy przecież zagrywało z kevlarami. No i teraz naprawdę musi się spiąć North, bo wiedzą, w jakich wielkich tarapatach się pojawili. No i dwie AWP-y. Czy to jest rozwiązanie ich problemów? Config i Cajun, jeżeli dojdzie do szybszego wejścia, to to może zostać wykorzystane na korzyść Polaków. Ostatnio wychylał tak Jarek Pasza na... O, tam się minął akurat Zajzim. No wychylał tak Jarek Pasza po flash od kolegów. Celowany w respie jest teraz jednak MSL, więc gdyby poleciał flash na MSL, gdyby Pasza wychylił na tego entry fraga, to mógłby tym razem trafić. Wtedy właśnie miał takie zadanie Jarek Pasza, kiedy sprawdzał respa. Tam akurat nikogo nie namierzył i w końcu to Snax chyba fragował. Ale teraz rzucone smoki przez zespół Virtus Pro, także taktyczne wejście w takiej ważnej rundzie. Podskakuje MSL, no miał tam okazję Jarek Pasza, ale nic z tego, podbiegają nasi. Ta błyskawicie sprawdza, co się dzieje pod balkonem. Odpuszczony bombsite, także tutaj spokojnie powinniśmy bombsite zająć. MSL gdzieś od respa, tam próbuje skanować, ale nic z tego. Wciąż po 100 HP każdy z zawodników na serwerze. Teraz wjeżdżamy na bombsite, plantowana będzie paczka na palących. Ważne, żeby tam nie było żadnej luki, ale Snax dojeżdża connect. Aj, niewiele brakowało, ale tam królem connecta jest Izzy. Drugi frag dla niego, 3-5, to będzie bardzo ciężko bronić tej paczki. No, przewaga po stronie antyterrorystów, nikt nie zachodzi na plecy, to też by się teraz przydało. Smoke szybko na dywany, czas teraz Neo oczywiście działa na niekorzyść antyterrorystów. No Neo teraz na hedy, po prostu, on wcelowany, poczeka na wyjście rywali, ale konflikt szybko z refragiem ze snajperki, nie pomylił się. 4-2, biały i Pasza biceps, Pasza biceps jednak trafia, więc jeszcze jest nadzieja. Jarek Pasza po raz kolejny, Pasza. Ten gość strzela za WP, jeszcze konflikt podbiega na blisko, biały na skrzynkach, biały teraz ma tarapaty, no i Jarek Pasza zostaje sam, ale tu był Izzy. Niestety z tej rundy już nic nie będzie, chwyta paczkę błyskawicznie, Izzy on rozbroił. A więc 14-14, jakże szkoda, że nie udało się białemu sfragować. Tam Jarek Pasza już się rozkręcał. Dawał tam Jarek Pasza radę, ale w tej końcówce niestety się to nie udaje. Widać Taza załamanego po tej rundzie, widział jak był blisko. Ale nie łam się Taz, nie łam się Taz, bo to jeszcze nie jest koniec. Przecież mają pieniądze Virtusi. To wciąż jest nadzieja, tak blisko, ale to wciąż jeszcze trzeba wykonać dwa kroki w walce o awans, a może dogrywki. W takim meczu, o mój Boże, aż nie chciałbym chyba zobaczyć do gry. To była sytuacja bez wyjścia tak naprawdę, kiedy fragował MSL, nie miał jak uciec, jeszcze odwrócił celownik w stronę palących, a wtedy idealnie odwrócił się konwik, wtedy wychylił i Pasza tutaj dał nam nadzieję, rozpalił nasze serca jeszcze tymi dwoma fragami, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze jest szansa, jeszcze jest moment, w którym można wygrać, nawet bez tych dogrywek, nawet w podstawowych 30 rundach i znowu Polacy zebrani pod bombsite ma, znowu wyjdą tutaj szybciej, poleciały smoki, jako pierwszy wychodzi Taz i znowu będzie szansa na punkt 15. Już spalony biały, spalony Neo, trzeba uważać, ale podchodzimy pod bombset. Znowu będzie plantowana paczka, tu lecą flesze na MSL-a. A więc znowu odbijać się będą ten bombset zawodnicy. CT na szczęście nie trafia konflikt przez tego smoka. Tu jeszcze dorzucony mołotow, żeby zatrzymać jak najdłużej antyterrorystów od tego odbicia. Na szczęście nie tracimy jeszcze zawodników. Wtedy to wszystko skończyło się dla nas fatalnie właśnie, kiedy straciliśmy graczy. Antyterroryści widzimy jak mało mają pieniędzy, więc jeżeli teraz jest Pasza od pleców, to może być dobrze. Właśnie Pasza na plecy, to jest dobry znak dla nas. Tego zabrakło w ostatniej rundzie. A Jarek Pasza coraz bliżej, tutaj wcelowany był Izzy, on wie, że musi uważać. Pasza jeszcze dwa
kroki i za chwilę zamierzy rywali. Wychyla się Jarek Pasza, tam zobaczył Konfiga. Pojedynek snajperski jednak wygrany przez właściwie nikogo, ale już trafiają antyterroryści, trafiony Pasza, trafiony Tas, trafiony Biały, już tylko jeden zawodnik to Janusz, to Snacks, ale w smoku skowany, skanuje, chociaż nic z tego niestety nie wychodzi. 15 do 14, jeszcze jeden frag dla Snacks, ale co z tego, tu jeszcze idzie po snajperkę, niestety nie udaje się jej podnieść. No i to jest runda na 15-14, Marisboy walną pięścią w stół, aż motywując siebie, kolegów. No i to jest punkt meczowy dla North. Niestety nie udaje się wygrać tej rundy. Znowu byliśmy na bombsite, a znowu broniliśmy go, ale wtedy w tym najważniejszym momencie nie trafił Jarek Pasza. Był na plecach, walczył tam z Konfigiem. Niestety się nie udało. No i teraz nasi mają nóż na gardle. Dogrywki albo... Oby. Przegrywamy i walczymy z bilansem 2-2. Oby dogrywki, oby jeszcze to spotkanie trwało, oby dali sobie jeszcze szansę, żeby nie było właśnie tej najbardziej nerwowej sytuacji, chociaż teraz i tak już jest w tym spotkaniu nerwowo, ale żeby ten bilans, jeżeli chodzi o fazę grupową, nie był taki zły, żeby to nie było 2-2, no bo przecież zaczynali od 2-0. Żeby teraz nie spadli, żeby przypadkiem nie powinęła się noga. Zobaczmy, bo to jeszcze jest szansa. Znowu na bombsite'a? Nie, tym razem bomba odwrócona. Ta niesiona na plecach Białego w stronę bombsite'u B, tam wraz z Paszą, który niestety w tej poprzedniej rundzie został zbyt szybko wyłączony, bo to właśnie on od konektora miałby wielką szansę, żeby eliminować zawodników, którzy chcieli rozbrajać bombę. Ale jest już smoke, to jest taki mały chyba fake. Zobaczymy, jak rozegrają to Polacy, bo teraz nie śpieszą się z egzekucją. Ewidentnie dają sobie dużo czasu i wyskakuje jako pierwszy Neo. Będzie szansa dla niego, MSL jednak mocniejszy, ale ta szybka odpowiedź. Na szczęście mamy teraz 4 na 4 atakowany bombsite, a tutaj już jest Taz. Podchodzi pod dżunglę, bombsite jednak B będzie atakowany. Tam wciąż jeszcze czeka Marisboy. Terroryści coraz bliżej, wciąż na łoku, żeby nie było ich słychać. Jest Taz, kolejny frag dla naszego zawodnika, 4 na 3 w tym momencie. Taz jeszcze pilnuje rotacji. Jak ten duży musi tutaj utrzymać Taz. W końcu jednak wychyla Cajun B z pistoletem. Ale bombsite przejęty, Marisboy z pięknym fragiem. Nie trafi Jarek Pasza, on ginie. No i zostaje sam już Snacks. 40 sekund do końca, coraz mniej czasu ma Janusz, ale to jeszcze nie jest koniec. Walczy Snacks, plantowana paczka, nie tylko fejkował. Poczekaj, jeszcze na antyterrorystów wychyla się już Konfig. Oj, niestety, nic z tego, a więc North wygrywa ten mecz 16-14. Oni awansują dalej. Virtus Pro z bilansem 2-2. Oni jeszcze oczywiście nie odpadają, oni będą walczyć, ale dopiero w ostatnim meczu, także niestety w tej końcówce lepsze North. Nieprawdopodobne rundy przegrywają nasi. Udało się dwukrotnie zająć bombset A, przestanie 14-13 przecież. Udało się tam wejść, udało się zająć pozycję, ale wtedy lepsi byli zawodnicy CT przy odbijaniu BS-a. Dziękują sobie za mecz obie drużyny, ale to niestety zwycięstwo North 16-14. Teraz na styk, ledwo w tej samej końcówce uciekli Duńczycy. No i niestety będziemy musieli walczyć dalej. To jeszcze jedno spotkanie Virtus.pro nas czeka. Mamy nadzieję oczywiście, że zwycięski, ale dziś niestety Duńczycy lepsi.